Kamil Łaszczyk w wywiadzie powiedział, że twoje walki to nic specjalnego i przyjmuje wyzwanie. Co ty myślisz o Kamilu i o tym, co... Kurde, właśnie chciałem z nim porozmawiać. Nie wiesz, czy nie będzie telefon, nie możesz spytać się tam. Kurczę, jakbym mógł prosić reżyserkę, chociaż nie wiem, czy oni... Czy wolałbym to powiedzieć jemu, niż najpierw i drugi raz się powtarzać. Kurde, fajnie by było zadzwonić do Kamila, ale nie wiem... Powiem tak, szanowałem go do tej pory, mówię w miarę z szacunkiem, ale kurwa, z dnia na dzień jest tego szacunku mniej. Słuchaj, zróbmy tak. Może dzisiaj nie damy rady porozmawiać z Kamilem, bo to nie jest też dograne do końca wszystko. Okay. Ale mogę coś powiedzieć o Kamilu. Tak. Uważam oficjalnie uważam, że Kamil Łaszczyk jest jebaną pizdą. I dlaczego jest jebaną pizdą? W wywiadach mówi, że mogę ważyć ile chcę i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy walczyć już z jednej strony na tej gali. Całe szczęście, że nie walczymy, bo miałbym z tyłu głowy, że z tą stopą nie mogę się przygotowywać na tyle, na ile bym chciał. A on mówi, że mogę ważyć ile chcę, a w negocjacjach chcę jak najmniejszą wagę i 77, a mówi, że im głośniej, tym głośniej pada. I mówi, że nasyła na mnie swojego kolegę, nasyła na mnie swojego trenera, dlatego do tych ludzi nie dam im atencji, ale mówię, jak chcą atencji, to ja też. Mój kolega Mateusz Legierski chętnie najebie twojemu koledze, mój trener może najebać twojego trenera. To jest taki mój statement. Kamil, oficjalnie jesteś kurwa, Kamil Leszczyk, jesteś pizdą. Bo gadasz jedno, chciałeś się napierdalać, chciałeś kurwa wyjść do frika, obrażałeś mnie, mówiłeś, że możemy się bić, a co, a teraz kurwa obsrane portki, że mam jakąś wagę robić, jesteś pizda i takie macie to całe środowisko sportowe, że mówią jedno, a później robią drugie, no chcesz tak dobrze stawiać w dobrym świetle sportowców, to wywiązuj się jako honorowy człowiek ze swoich słów. Ale widziałem, że ostatnio mocno...